z Trójkątem Bermudzkim jest tak, że to jest tajemnica i nikt nie wie, o co chodzi i jak to wygląda, więc ja chyba się zasłonię też tym argumentem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale bardzo chciałbym się dowiedzieć. Pewnie. Znaczy zakładałbym, że nikogo tam nie ma, zniknęli, nie? O, bardzo ciekawe pytanie, polega to na tym, wychodzimy tutaj od pozycji odwróconego jeźdźca, gdzie pani robi tak do tyłu taki jakby mostek, nie wiem jak to się nazywa, na WF-ie się to robiło i uderza potylicą w nos partnera podczas tych miłosnych igraszek. I naprawdę na tym to polega i jest to zupełnie bez sensu. Seks jest taki sam, nieważne jakiej jesteś orientacji. Ars amandi generalnie też jest takie samo, ale są pewnie pozycje, no mamy tutaj pokaźne książki na ten temat, takie, które lesbijkom mogą pasować bardziej jeszcze, albo urozmaicić ich pozycje. Myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna wymiana, ile można się nauczyć z tych różnych książek. Też mówię tutaj do heteryków, żeby korzystać i z własnej kreatywności, jeżeli chodzi o liczbę pozycji, bo na przykład tutaj w tym 101 pozycji lesbijskich na przykład jest niegrzeczna dziewczynka, to jest to pozycja, w której jedna z partnerek lekko klęczy, a druga z boku jak gdyby całuje jej pochwę. Tak myślę o takich standardowych pozycjach, gdzie na przykład jedna z partnerek jest na górze, druga jest na dole. Przez samo pocieranie się łechtaczek, kiedy jest jedna noga między drugą nogą partnerki, kiedy ta bliskość fizyczna jest niesamowicie głęboka. I też czy wykorzystują dziewczyny do tego dłoni, czy swoich ust, języków, to już jest kwestia inwencji własnej. To jest jedna z pozycji. Druga z pozycji też tych standardowych od tyłu, kiedy jedna z partnerek jest, tak jak mówię, z tyłu, a korzysta, owija swoje dłonie dookoła partnerki, mogąc w tym momencie stymulować partnerkę od przodu. Przeglądając to wspomniane Kosmopolitan i ten ich przewodnik, natrafiłam na kilka, tamte nazwy tych pozycji są takie intrygujące, na przykład nożyczki. To jest, że obydwie strony odwrotnej pozycji zakleszczają się nogami. Czyli spotykają się biodra dokładnie w samym środku. Trójkąt bermudzki, bardzo tajemniczo. To jest taka pozycja, gdzie jedna z dziewczyn siedzi oparta o coś albo siedzi w pozycji siedzącej, o może tak, a druga osoba siedzi na tej osobie. Rozwarte są nogi i też jedna ze stron ma praktycznie to osoby, mając ją na sobie, może korzystać ze swoich dłoni i różny sposób dostarczać różnego rodzaju pieszczot. Tantryczne tete-a-tete. To jest to, co wspominałam wcześniej a propos bycia ze sobą w takim bliskim kontakcie, gdzie jedna osoba siedzi z krzyżnym, a druga na tej osobie i siedzi się albo patrząc sobie w oczy, albo dotykając się delikatnie, oddychając przede wszystkim wspólnie. A czy w którejś z tych pozycji jest łatwiej osiągnąć orgazm kobiecie? Bardzo to jest zależne od tego, jakiego typu orgazm dana kobieta preferuje, ponieważ niektóre kobiety będą potrzebowały, żeby być stymulowane jednocześnie przez włechtaczkę i z penetracją na przykład albo do punktu G, albo przy tych różnych mięśniach przymacicznych, czyli głębsza penetracja, a dla innych kobiet wystarczy tylko i wyłącznie seks oralny, czyli stymulacja łechtaczki językiem. Tradycyjnie polecana jest taka pozycja jak 6-9, czyli jedna. Każda strona zajmuje się drugą stroną. Pytanie, czy dana para lubi tego typu aktywność, no bo też się trzeba skupić na dwóch czynnościach naraz, na korzystaniu z przyjemności i dawaniu jej w tym samym czasie. Ale na przykład pozycje od tyłu, gdzie jest stymulowana i łechtaczka i w międzyczasie i równolegle włożone są palce do środka, albo taka pozycja na tak zwanego misjonarza, kiedy po prostu jest bardzo duży uścisk między kobietami, kiedy mogą one patrzeć sobie w oczy i widzieć, co się w ogóle zadziewa, być bardzo blisko w tym kontakcie. Albo właśnie jedna dziewczyna siedzi w siedzie krzyżnym, a druga jest na nią okrakiem, na niej siedzi i też mogą na przykład dotykać swoich piersi, swoich karków, włosów, miziać się po plecach w tym samym czasie. Mamy bardzo dużo różnych zabawek, przyniosłaś do studia. To jest pomadka? Tak, to jest pomadka, ale to jest tak zwany bullet, czyli mały wibrator do torebki.
który miałby nie wzbudzać kontrowersji, znaleziony przez niepowołane oczy czy dłonie, że coś takiego służy właśnie do stymulacji łechtaczki. Czyli w momencie, kiedy mamy ochotę na szybki seks, proszę bardzo, coś takiego można mieć u siebie w torebce. To jeszcze może pokażę Ci taką zabawkę, która jest świetna dla par. Taką zabawkę montuje się tak, że jedna część powinna w idealnym świecie trafić na punkt G, a druga idzie na łechtaczkę. Ty jesteś w jakimś tam zasięgu mojego pilota, ja mogę się bawić siłą Twoich doznań. Bardzo ładnie to wygląda. Dokładnie. W ogóle większość tych zabawek w dzisiejszych czasach ma bardzo fajne kształty, na przykład ten, stricte do stymulacji punktu G. On w ogóle nie ma kształtu falicznego i też jedna z partnerek może spokojnie dodawać stymulacji drugiej partnerce, która nie musi się skupiać na tym, żeby manipulować tą rączką, żeby robić to w parze. Mamy też sporo pejczy. W dobie 50 twarzy Greya wydaje mi się, że bardzo dużo osób sięga w ostatnim czasie po coś, po akcesoria z tak zwanego repertuaru, kinki repertuaru i właśnie różnego rodzaju pejcze, palcaty i tego typu zabawki, z których można korzystać, na przykład unieruchomiając czyjeś ciało i korzystając. I to już jest bardziej zabawa na zmysłach całego ciała, czyli właśnie już może niekoniecznie, chociaż niektórzy, wiadomo, lubią w okolicach pochwy, ale też całe ciało w tym momencie jest jedną wielką strefą erogenną. Bardzo polecam w tym momencie książkę Radość seksu analnego, kiedy mówi się o w ogóle zabawach ze strefą analną. Tutaj na przykład mamy takie akcesorium, które do tego służy, czyli właśnie po to są te kulki, żeby wiedzieć, w którym momencie w ogóle się zatrzymać i żeby dozować sobie tą przyjemność, nie powodując u drugiej strony bólu, cierpienia czy dyskomfortu. Że to też jest, można to zrobić podczas jednej sesji, przesunąć o kilka krążków w górę, że tak powiem, ale dla niektórych osób to zajmuje kilka tygodni, kilka miesięcy, zanim będą chciały. I też nigdy nie jest powiedziane, że muszą dojść tutaj do ostatniego krążka, bo to jak gdyby są, tak jak mówię, zawsze, za każdym razem kwestie indywidualne. Też się mówi o tym, że kobiety, które mają seks z kobietami, bardzo rzadko się badają, rzadko chodzą do ginekologów. Moc, o, dzięki. To wewnętrzne kółko ma nam ułatwić włożenie prezerwatywy do środka. Ona powinna, tak jak krążek zresztą do pochwowy, taki antykoncepcyjny, zaczepia się o którąś ze ścianek pochwy, też o szyjkę macicy. I to jest o tyle się różni to od prezerwatywy męskiej, że chroni jakąś część warg stromowych czy też łechtaczki.